Za chwilę będę wyciągać to, co pokazuje, jak przyrządzić w odcinku, ale tutaj na samym początku od razu mówię, że nagrałam film, dopiero na koniec odsłuchałam sceny i okazało się, że nie włączyłam sobie przy kamerze kostki nadajnikowej. Niestety głos ściąga tylko z kamery, także kochani, wybaczcie, podgłoście na maksa, myślę, że będziecie słyszeć. No cała ja. Nic dodać, nic ująć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja również witam z tej strony. Z kuchni. Dzisiaj robimy obiad. No i tak w związku z tym, że ten obiad robię, no to tutaj chcę od razu Wam podać przepis. No w sumie taki nawet dosyć szybki, prosty i naprawdę smaczny obiad mieszany. Ja to zawsze mówię obiad mieszany. Będzie to kapusta zapiekana w takim specjalnie przygotowanym sosie z mięsem mielonym. No i oczywiście na sam początek jest potrzebne mięso mielone, które należy przygotować sobie przynajmniej dzień wcześniej, żeby ono przeszło tymi przyprawami. I tutaj najlepsze mięso, jak ja już tutaj sprawdziłam sobie na przestrzeni lat, kiedy to robię taką kapustę, jest po prostu z kiełbasy białej. Mam już tutaj takie mięso, zawsze jak robimy, to rzeźnik mi od razu porcję przyprawia, porcjuję sobie, wkładam do zamrażarki i mam. Ale co tutaj do takiego mięsa idzie? Tutaj idzie pieprz, sól, czosnek granulowany, bądź może być czosnek świeży. Idzie suszona natka pietruszki, może być świeża, ale suszona daje całkiem inny posmak dla mięsa. Idzie również majeranek. To wszystko dodajemy tutaj do tego mięsa i wymieszane takie mięso, przygotowane, odstawiamy na noc, na całą dobę do lodówki, żeby to się wszystko przegryzło, przetrawiło. Moje mięso już było przygotowane, tak jak mówiłam, ale jeżeli takie mięso już postoi Wam w lodówce dobę, to do tego dodaję kaszę mannę. Kasza manna, dużo osób dodaje bułkę tartą i też jest to dobre, ale kasza manna, ona ma tendencję pochłaniania wilgoci i zatrzymywania jej w sobie, dzięki czemu nadaje dużą soczystość dla mięsa. Ono pod wpływem, nawet jak się robi kotlety mielone, przeważnie jak się usmaży, to one są suche, bo cały ten tłuszczyk z tego mięsa mielonego ucieknie nam na patelnię i te kotlety są suche. Kasza manna w środku dodana do mięsa mielonego zachowuje soczystość. Wiesz co, mogę Ci przerwać, bo właśnie mi się przypomniało, jak ja dodałam kaszę manny właśnie do takiego mięska, okazało się, że to jest waniliowa. Nie. Ciekawe połączenie. O matko, wiesz co, ale ja się dopiero zorientowałam, jak smażyłam, nie? Można i tak, czemu nie? Jak to moja babcia powiedziała, jak głód w tyłek zajrzy, to się zje nawet i z wanilią, także nie ma jakiegoś tam ale. Jajko. Jajko jest podstawą do mięsa mielonego, bo ono będzie wiązało jajko całe z białkiem, bo tu właśnie białko jest takim elementem wiążącym, klejącym to mięso. Jajeczko, jeżeli jest kupne ze sklepu, trzeba wybić na spodek. Ja mam swoje, więc tradycyjnie łup o michę, no i do michy, do mięsa. I teraz wszystko to dokładnie wymieszam. Można dodać jeszcze szczypiorek pokrojony w kosteczkę. Bardzo fajnie się to sprawdza, chociaż ja tutaj nie daję ze względu na Edzie, bo Edziu cebuli i szczypiorku raczej nie może, bo ma później, wiecie, problemy gastryczne. Także u mnie szczypiorek idzie, ale jest bardzo dobre. Ja osobiście uwielbiam. No i teraz przygotowanie blaszki. Blaszkę na spód smaruję sobie smalcem. Tak, no dosyć obficie, bo tutaj musi ten tłuszczyk być, co by nam się to później nie przypalało. I teraz przypomniało mi się, jak Agnieszka mówi, że do kotletów mielonych dodała kaszę waniliową. U nas była taka sytuacja, któregoś razu, to już kupę naprawdę lat temu, ubijaliśmy świniaka, no i rzeźnik robił nam kaszankę.
No i tak zrobił tą kaszankę. Zawsze przyprawy z jednego miejsca kupowaliśmy, z jednej firmy, dobre, sprawdzone. No i tak już na oko, wiecie, majster doświadczony bardzo. No i tak tu garść tego, nigdy nie ważył, tylko zawsze na garści i na smaka to robił. No i tak później przyprawił tą kaszankę i tak w którymś momencie próbuje. Mówi, o matko, my się pytamy, co się stało? A on mówi, kaszanka chyba jest, mówi, trafiona. No jak trafiona? Bo jest słodka. No jak słodka? Próbujemy wszyscy, faktycznie miała taki, była słodka. No i szukamy przyczyny i rzeźnik mówi tak, wiecie co, krew musiała skisnąć do tej kaszanki, nie? No i my tak, no ja kręcę, tutaj wanna tej kaszy, tego wszystkiego. No trzeba to po prostu wywalić kurą. Ale tak we wiaderku jeszcze trochę tej krwi zostało. Patrzy, mówi, no nie, krew, wszystko jest okej. I mówi, wiecie co, chyba ta kasza była jakaś podpleśniała, nie? No ale ja do kaszy mówię, nie, przecież jest świeża kupiona, prosto gdzieś tam zrobienia, bo też mieliśmy bardzo dobre źródło na kasze wszystkie. No i tak, no co jest, no i tak zachodzimy w głowę. I w końcu, nie wiem już jak, bo to już kupę lat temu, coś rzeźnika natchnęło i wziął do przyprawy, bo kupowaliśmy taką przyprawę, coś jak jarzynka, ale ona już zawierała w sobie sól kłodawską, zawierała pieprz ziołowy. To była taka mieszanka tych przypraw. I tak próbuje, mówi, mam, eureka, mam. Co się stało? Mówi, przyprawa jest słodka. Jak przyprawa jest słodka? Co się okazało? Zadzwoniliśmy do firmy, cała partia przyprawy zamiast soli kłodawskiej sypnęli cukru. I ta przyprawa była słodka i ta kaszanka. I ja tak mówię, ludzie, 40 kilo kaszanki. Ja mówię, ja mam to wywalić kurą. No żal. I tak mówimy, dobra, parzymy to, zobaczymy, przeżyjemy, co to z tego będzie. I wiecie co, uparzyliśmy tą kaszankę. No i później jak już klienci przychodzili i ten, ja tak pokroiłam i każdemu, i mówię, wiecie co, ale ta kaszanka teraz jest inna. Jak inna? No słodka. Jak słodka kaszanka? Każdy popróbował tą kaszankę. Ona miała gdzieś ten cukier, tak się wchłonął, tak się zneutralizował, że ona nie była słodka, ale miała nutkę słodkości. Do dzisiaj tęsknię za tą kaszankę. Ty, ale dodawał ten rzeźnik później sól jeszcze? Tak, oczywiście on dosolił, wszystko doprawił, ale ona miała taką nutkę i to jest kaszanka niezapomniana, bo do dzisiaj jak ktoś gdzieś tam przychodzi, wspomina, Renia, pamiętasz tą kaszankę słodką? Ja mówię, ja jej do końca życia nie zapomnę, ale wiesz co, zjadłobyś, jaka ona była z grilla, pod piwko, pyszna. No była pyszna, fakt. Także słuchajcie, no wszystko człowiek przeżyje. No i teraz wracając do tematu, blaszka nasmarowana dokładnie, dosyć obficie tutaj smalczykiem i na to będziemy kroić kapustę. Kapustę kroję w takie plastry. Ten pierwszy odrzucę. Pójdzie dla kurek. Plastry nie dosyć grube, z tego względu, że będzie bardzo długo dochodziła. Takie na około 2 cm. I teraz sosik. Oliwa, wszystkie składniki, przybliżone oczywiście tradycyjnie, jak już u mnie, będziecie mieli podane w opisie tego filmu. Kliknijcie sobie w tytuł tego filmu palcem i wszystkie składniki Wam się pojawią. Oliwa, miód, miód oczywiście musi być płynny. Ja już to robię na oko, ale podam Wam mniej więcej zbliżone proporcje. I musztarda do tego. Musztarda tutaj zależy, jaką preferujecie. My lubimy miodową. Ona się najlepiej sprawdza, ale też dobra jest sarebska, bo jest ostra i ona tutaj nada takiej ostrości dla tej kapusty. I teraz rozprowadzamy tutaj na tej kapuście musztardę z miodem. Oczywiście to wszystko trzeba wymieszać. Musztarda z oliwą będzie się ciężko łączyła, ale tutaj to nie ma znaczenia. Ważne jest,
aby miód się tutaj rozprowadził dobrze z tym wszystkim i smarujemy kapustkę. Już to apetycznie wygląda. Troszkę masła na środek. Można też zrobić coś takiego, że przed tym sosem masłem przesmarować kapustę. Ja zawsze masełko daję dopiero na wierzch. I teraz na to swoje warzywa, swojej roboty wegeta. Tutaj jest mieszanka wszystkich warzyw. Jeżeli takich nie macie, no to oczywiście musicie posiłkować się kupnymi. Tutaj chodzi właśnie, żeby na tą kapustkę dać dosyć obficie, bo te warzywa kapuście nadadzą całego smaku. Oczywiście tutaj to ma w sobie też sól. Sól jest bardzo ważna, żeby no jednak przeszło też tą solą, żeby to później nie było mdłe, bo mimo wszystko, że posoliliśmy już mięsko, ono jest przyprawione, to kapusta jest jednak nieprzyprawiona. Troszeczkę wprowadzi nam tutaj zmianę smakową musztarda, która też jednak dodaje smaku, ale mimo wszystko kapusta jeszcze będzie mdła, także coś w rodzaju wegety powinno się koniecznie znaleźć na kapuście. I tu się już aromacik unosi. No i teraz na to pomidor. Jeżeli ktoś nie lubi pomidora, nie dajemy pomidora, ale pomidor raz, że odda tutaj swoje soki, odda troszeczkę tego czerwonego koloru i ta kapusta będzie tak jakby przeprawiona koncentratem pomidorowym. Jeżeli nie chcecie dawać pomidora, możecie tutaj koncentratem pomidorowym również przesmarować, ale koncentratem delikatnie, bo on z kolei bardzo zmieni tutaj smak tej kapusty, a tu chodzi, aby tylko podkreśliło to. Pierwsza dupka odchodzi. Ale powiem Tobie, że dla mnie to już tak atrakcyjnie wygląda, że nawet mięsa nie trzeba. No, można to zrobić bez mięsa. W wersji wege? Tak, wege. Tak, dokładnie. Plasterki pomidora niezbyt grube. Z tego względu, że będą się one bardzo oddzielały później od mięska. No, jeżeli wolicie grubsze, no to kwestia gustu. Tutaj już nikt nikomu nie zabroni. I rozkładamy pomidorki. Ale Ty dajesz po dwa tak standardowo, czy wystarczy po jednym? Można dać po jednym. Ja uwielbiam pomidory. Amore pomidore. Także u mnie pomidorów znajduje się we wszystkim, wszędzie pełno. Co prawda nie są one jeszcze moje, ale to są pomidory już nasze. Polskie, krajowe i naprawdę są smaczne. Mam tutaj swoje źródło, gdzie kupuję bardzo dobre pomidorki. Oj, tak potwierdzam, są smaczne. Są smaczne. Mhm. Nie, no trzeba to pokazać, zbliżyć, bo to tak, ojejku, mniam, mniam. Renia, no już nic nie trzeba. I teraz coś, co nie jest koniecznością, ale tutaj my lubimy ser żółty. Ser taki, który będzie się dobrze topił. No i tutaj u mnie najlepiej się sprawdza Gouda. Zresztą najlepiej się sprawdza. No ja jestem fanką Goudy, ale to akurat nie Gouda nie jest, bo to już widać po dziurach w tym serze. To jest akuratnie chyba królewski. No. Tak. Mhm. Troszeczkę czosnku niedźwiedziego, niedużo, ale on też bardzo ładnie się tutaj skomponuje z serem. Jeżeli nawet nie dacie sera żółtego, to też warto jest czosnek niedźwiedzi dać, bo on odda swoje aromaty tutaj do kapusty, bardzo ładnie się połączy. Niedużo, dosłownie niedużo, bo tutaj chodzi tylko o taką delikatną nutkę, a nie żeby tu nawalić tego czosnku. No i teraz mięso. Mięso mielone, są różne techniki, można je rozbijać w worku, można je rozplaszczać najpierw na desce. Ja robię to zawsze rękoma, ręce moczę z tego względu, że jak są mokre, nie będzie mi się mięso przyklejało w ogóle do dłoni. No i formuję takiego placka,
wielkości danej tej kapusty, nie? Żeby to wszystko, wiecie, miało tutaj. Ale dużo dajesz tego mięso mielone, no tutaj już jest na oko. Mhm. Warstwa tego mięsa ma być takiej grubości pół centymetra, centymetr. Jeżeli ktoś jest bardziej taki mięsożerny, może dać grubszą warstwę. Tylko wtedy będzie długość pieczenia odpowiednia już do danego mięska. No i takie mięsko układam tutaj, ładnie formujemy na kotlecik. Te cztery już są gotowe, ale pokażę Wam jeszcze jedną wersję, którą tutaj też bardzo często robię. No dzisiaj robię wersję z samym mięsem, ale dla Was pokażę tutaj. Formujemy kulkę tak, aby była dziura w środku i rozkładamy tutaj na tej kapuście, robiąc dziurę. Troszeczkę tutaj zabawy jest, ale wszystko idzie zrobić. Wbijam jedno jajko, nie rozmącone, tylko całe, tak aby ono tutaj było w środku. Trzeba tutaj to mięso tak zrobić, żeby ono, to jajo, nie wypłynęło nam, bo będzie nam uciekać tutaj białko z każdej strony. Jajko oczywiście jeszcze posypujemy delikatnie wegetą. Ono nabierze takiego fajnego smaku. I teraz można to zostawić tak. Ono się zetnie, ale będzie na wierzchu brązowe, bo jednak tutaj będzie się wszystko piekło w piekarniku góra-dół. Jeżeli nie macie takich piekarników góra-dół, to w normalnym piekarniku, ale ono się zrobi takie brązowe. I żeby nie zrobiło się brązowe, żeby to wszystko było delikatne, przykryć po prostu liściem kapusty. On zabezpieczy tutaj to jajko, to mięso. To będzie brązowe, takie pięknie upieczone, a to będzie jaśniutkie. Zobaczycie po pieczeniu. I teraz wkładam to do piekarnika nagrzanego w 200 stopniach na około 30 minut. Wszystko zależy od grubości mięsa mielonego. Taką grubość, jaką mam ja tutaj, jest 30 minut. Temperaturę teraz podniosę sobie do 220 stopni. Pierwsze 10 minut będę piekła w temperaturze 220 stopni. Później z powrotem przejdę na stopni 200. No pokaż jeszcze ostatni rzut. Pięknie. Tak, jak wchodzi to wszystko do piekarnika. 30 minut minęło. Mikrofony już posprawdzane. Działają. No przepraszam Was, przepraszam kolejny raz, ale no cała ja, z całą gamą swoich niedociągnięć i wpadek. Ale pytałam się, Renia, włączyłaś to? Wszystko tak, włączyłam. włączyłam. I tutaj teraz, kochani, blaszkę można wyłożyć papierem pergaminowym, takim do pieczenia, żeby ta kapustka się nie przypiekała i wysmarować tenże papier. Ale ja tutaj tego nie robię, bo jakoś tak z blaszki lepsze jest, jest bardziej takie soczyste. I teraz tutaj to wygląda w ten sposób, a to, które było przykryte liściem, liść, on też tutaj się zapiekł, zrobił się brązowy. Delikatnie go zdejmę i popatrzcie. Jajko ładnie się upiekło, mięso jest różowiutkie i tak naprawdę powiem Wam, że ta wersja jest dużo, dużo smaczniejsza jak ta, ale ktoś może nie lubić z jajkiem. I teraz najtrudniej jest to przełożyć, chociaż nie jest to też jakieś takie nie wiadomo jakie, ciężkie. Uju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 j. Poszło. Tutaj też można w trakcie pieczenia sprawdzać kapustę, bo tutaj głównie chodzi mięso, ono się szybko będzie dopiekało, ale głównie chodzi o to, aby kapusta była dopieczona. No i przekrajamy. Wszystko jest jeszcze bardzo gorące. Bardzo dobre jest to nawet na zimno, do pieczywa takiego
upieczonego na chrupko, tak jak kiedyś, pamiętacie, jak się smażyło chleb stary na patelni? Właśnie do takiego chleba to jest bardzo dobre. Tak wygląda w środku. Kapusta przeszła wszystkimi tymi przyprawami, które były dawane, łącznie z sosem musztardowym. Pomidor oddał też swoje właściwości. Mięso mielone pod wpływem pieczenia również swoje aromaty przekazywało tej kapuście. No i to jajko. Jajko na wierzchu dla mnie osobiście jest taką kwintesencją. I teraz, jeżeli ktokolwiek lubi, można na wierzch posypać jeszcze serem żółtym, tartym. Teraz, właśnie teraz, na takie gorące. On nie rozpuści się tak, że będzie aż nam ściekał, bo jeżeli byśmy jego dali od razu do pieczenia, to on się zrobi taki jak ten tutaj pod spodem, z tym tylko, że ten zachowa swoją taką konsystencję, bo nie wypłynął, był pomiędzy pomidorem a mięsem. A ten tutaj, on by się rozpłynął, zrobiłby się przypalony. Ale teraz, bezpośrednio po wyciągnięciu, delikatnie można opruszyć, to naprawdę nada super smaku. No i na wierzch jeszcze można dać szczypiorek. Fantazja należy tutaj do Was. Każda wersja jest smaczna. Życzę Wam tutaj takiego wykonania. Tutaj już wycieka sok. To się nadaje bardzo dobrze do młodych ziemniaczków z koperkiem, do ziemniaczków starych, do ryżu, do różnego rodzaju kasz. A tak naprawdę chyba najlepsze jest z chrupiącym pieczywem, świeżo upieczonym bądź takim odpiekanym na patelce. To tyle. Szybciutko, prościutko, naprawdę smacznie polecam Wam to zrobić. Wykwintnie nawet, można powiedzieć. No i cóż, życzę Wam smacznego, udanego wykonywania. No i tradycyjnie do następnego. Do następnego.